zobaczyć, że nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, słuchajcie, jest KXD, przyjechał Tomek i Brom. Już rozpakowujemy. Chodź. Jesteś, masz. Ale go tu upchałeś. Tomek przywiózł sprzęta Seatem. Patrzcie, koło mam. Tu dojeżdża. Kolejny sprzęt w garażu. Będzie. Stojak pod niego mam. Ale ładny sprzęcik tu stoi. No, Dragster. Kurde, no właśnie liczę na pomoc twoją. Pęci, spodzona nie trafiliście. No nie, no rano nie padało, nie? No później mam ponoć lać w cholerę. Ale ci powiem, jak nówka, kurde, sprzęt. No jedyne co, no to już, kurde, nie wiem, bo ja już się przyzwyczaiłem, nie? Ale z tym biciem luzu to jest tak nieintuicyjne w tym sprzęcie. Ale da się, jak pójdzie. Nie, no to w każdej konsówce. Nie wiem, czy tu właśnie... Stoi, na co jak go damy, co? No, to ja mam, patrz. Zobacz, sobie uszykowałem taki stojak. O, elegancki. Siedzi, siedzi. Chodzi około ci powiem, a tam jest podobnie. Już podaję. Ciasnowo tu mam trochę, nie? Łe tam. Może być, nie? Ja mam ciaśnie, bo mam taki syf w garażu, że położę, on wielki, to mam mniej miejsca niż ty. Ja jeszcze muszę ten, ścigacza tu upchać, nie? Jak to zrobię, to jeszcze nie wiem. A, bo tu masz ten. No jeszcze ścigacza, no. Jest muszę tu upchać. No. No, no jest dobrze. Jest dobrze. Upalimy maszynę? Czy nie? No. No. Pierwsze odpalenie. No, to jest pusty bak teraz. No, ostatnio... Poczekamy na Tomka i Kubę i odpalimy. No możemy, tylko zaleję już paliwo, bo tam nic nie ma totalnie, bo wylałem, bo ostatnio jak wiozłem, to później przez tydzień mi waliło w aucie. Aha. No i paliwo uleciało. No tak, by się pobujało trochę i... Ale z tą szybą to naprawdę tak trafiłem, nie? No, ale patrz, ale fajny ten zacisk, nie? No z tyłu jest fajnie, no ale do pąka tu tego. Z przodu zostawiłem tą, co była, bo teraz to na dłonie nie są zbyt... Ale ta opona jakaś taka, raz idzie w tą, raz idzie w tą, nie? Taka... Nie wiem. Ale nie, że... Przesuwa. Albo ją na smugi.pl, albo właśnie na Gimoto zamawia, ja nie pamiętam. Aha. No to my sobie załatwimy z Gimoto. To czekamy? Czy jak to robi? Czekamy, no niech przyjadą chłopaki. Odpalę tego, żebyś zobaczył o co chodzi. Ale kurde ładny to jest obszyte, ja pierdziele. Nie? Tu pokapało, bo deszcz padał, tu mam dziurę w suficie. Ja byłem kiedyś na takim zlocie we Francji. Też gościem miał takiego Dragstera, ale nie widziałem jak jeździ, bo stał w miejscu, nie odpadł. Aha. Ale z kopajki to może sam odpalić. To pierwszy raz, nie? Potrzebuje dużo prądu, wiesz, ten akumulator jest chyba za mały, wiesz? Jak pojeżdżę, to odpali. Tu gdzieś, wiesz? Ale nie wiesz, czy z przewodu, czy... No nie, właśnie nie wiem. I on dopiero jak dostanie, wiesz, dużych obrotów, zagrzeje się, to wtedy ja zobaczę, czy w ogóle jest płyn. No dzisiaj jazdy próbnej to pewnie nie zrobimy. Kajk z dekiem. Po podwórku można. No to do kajk z deka za odpadę, jaka ładna oponka tu jest. Wiesz co, mam płyn? Mam płyn. To zaraz doleję. Wiesz co, ja gdzieś ty przywiozłem. Dobra, idę. Cześć, idę. Się lekko przesunę, bo...
O, i wbił Tomek i Kuba. Kuba jeszcze idzie. Kuba jeszcze idzie. Zobacz jaki motorek. KXD 125 Kuba. No fajny, już nie ma, ale nie wiem czy... To nie ma lipy. Jest na stojaku. Mamy coś dla ciebie. Koszulkę Lita. Plakat kalendarza i koszulkę. To będzie mój pierwszy kalendarz w życiu papierowy. Mam no nadzieję, widzisz? Że będzie dobra. Przymierzymy w domciu. Trzymaj. Dziękuję bardzo. Czekamy specjalnie na was, bo chcemy... Z odpaleniem. Paliwo zalane. To przesunę się tu Kuba. A to nie, czy go nie lepiej z tego stojaczka teraz zdjąć? To... to Kuba, Tomek albo Kuba, weź go ściągaj. Weź tylko stojak. Stojak tylko. A zaraz się przymierzysz. Patrz, zobacz jak się odpala od razu. Kuba, kranik, patrz. Znaczy kranika szczerze nawet nie trzeba ruszać, tylko go zakręciłem na drogę, wiesz? Aha, dobra. Więc niech teraz paliwko naleci. Co trzeba zrobić? Okay, najpierw to trzeba dać na luz. Będę nabiał go nie odpalić. No bo byś zaraz kurde wywalił tam na plecy. Tak. Mówię ci, czym będę. No ale Tomek, na ciebie to będzie na pewno dobry. Na Kubę to dla mnie jest wygodne, jak się na tym jeździ. A ty masz z 1,80 m jak nic. Ja mam 1,87 m. No, no widzisz? To czekaj. Przestania, co? Czekło jest. Patrz, kurde, Tomek. Takiego sprzęta to jeszcze nie miałeś, co tak odpala. Bo kajo nie potrafiłeś odpalić. Nie regulowałem, no ma tu regulację. Więc jak ktoś go może kiedyś dostanie z widzów, no to niech sobie wyreguluje. Kręcić go, no, on jest strasznie wysoki. Ale nawet nie chodzi o wysokość, tylko o twardość. A jeśli chodzi o wysokość, nie to może się zagrada do Gimoto. Może by załatwili mniejsze kółka. Bo tu fabrycznie chyba były mniejsze, mi się wydaje. Ale mi się wydaje, że na tych dużych jest fajnie. No fajnie wygląda, tylko pytanie, czy nie będzie za wysoki ogólnie później, nie? Tam ja widzisz, wszędzie u nas upalają, nie? Wow. Ja mam 1,78 m i dla mnie jest akurat, nie? Oliwka jest świeża, wlana. Łe tam. Wczoraj o północy wymieniałem. Ale gdzie? No co ty? Kuba też sięgnie. A on w ogóle jest miękki, to jak już się usiądziesz, to no też trochę schodzi w górę, nie? O kurde, hamulca przed niego nie ma. No to mówię, że się zapowiedziło. No. Trzeba je popąd trochę, bo jak koła nie było, to pewnie się klamka wciskała. Zaraz ogarniemy temacik. Kuba, przymiarka. Dasz radę? Ja się przytrzymam. Kuba, przymiarka do KXD-ka. Bueno, jeszcze kurde trochę i będzie wstąpiał. Nie no, nie jest źle na sprężynie, a możemy mieszkanie opuścić? Bo właśnie nie, bo tu jest jedynie regulacja, rozumiesz, twardości. Nie trzymaj. I co? Nie trzymam. No jakby już wsiadł, rzucił go, jak to pojedzie, nie? No. Jedynka? Dasz radę. No, tam jest takimi rzeczami, że ma będzie śmieszne. No.
Właśnie im wyższy, tym lepszy, wiesz? Ja podejrzewałem, że jak Kuba będzie miał już te 14, nie? No. To on ci kiedyś sam zwinie wetę z garażu. No, z tym kółkiem na koło. Widziałeś na żywo? No, przed chwilą się zahaczyłem o to. Czyli nie jest źle, Kuba, nie? No tam wrzuci bieg, to już pojedzie, nie? Na pewno, jedynie się podtrzymać ciężej. Możemy pokombinować, żeby był niższy, ale kurde. Pokombinujemy coś? Tylko, że no jedynie z kołami, a z przodu... Wiesz co, ale można na sprężynie, to on trochę... Ale to jest twardość. Aha. Więc jak zrobimy na miększe, to teoretycznie on jeszcze bardziej zejdzie, bo będzie miękki, ale no, no kurde, czy to jest sens? No nie wiem. On i tak już jest miękki i tak mi się wydaje. W każdym bądź razie, Kuba, i tak będziesz jeździł na nim i tak. A potem jakiemuś widzowi przekażemy. Nie? Załamane stopkę, nie musisz o ścianę opierać. No. Luksusowo jest. No. Czy co, motor lepszy czy kład? Nie wiem. Teraz już nie wie. Spodobało ci się, jak widzę. No to odpal go jeszcze. Cześć, stopkę to jest chowanie, to by się nie zahaczyć. Dobra, już tam. Nie jest na tej drodze? Nie. Nie, nie jest. O, ciężko, nie? Kompresję mam, mierzyłem, to jest książkowa. Czekaj, tak sobie tak, bo ty... O, dobrze, o, dobrze. Ale bez gazu. Bez gazu. O. Musimy dwa. Brakowało. O, o. Na stopę, o. Trzyma się? Buty dojdą, to będzie jeszcze. Dasz radę. To jest git. No. Dasz radę. No. Teraz się zaklinowałeś? Czekaj. Damy go tu pod ścianę. Go oprzemy tak, rączką. Ale już to szkło lepiej może nie. Będzie dobrze. Mówisz? No. Ja za szybę nie płacę. To co, tak teraz zobaczymy? Wypadałoby zobaczyć, jeżeli trzeba narzędzia jakoś. A to jest normalny pod tym prętem, żeby dojść się do tego? Nie, tam chyba, nie dojdziesz. Chyba mam kartę pełną, bo mruga karta na czerwono. Tu jest bateria kończy. A. Nie dojdziesz tu. No to trzeba tędy się bawić. Dojdziesz! To Kuba tam. To jak było? Którą stronę by załatwić? To tak. Ty jak idziesz? Tu tego i dojdziesz. Ta klapka to bardziej do dojścia, żeby wydać. Ciężkie dojście tu będzie, nie? No ile, a dałbyś radę z tą betkę wyprowadzić, żebyśmy mieli trochę przestrzeni? Czy średnio? To wyjedziemy KX-dekiem na chwilę. Kuba, przytrzymaj kamerę. Ale nie, będę to tam ja wjadę. No. Ona jest teraz pół metra dłuższa z tym kółeczkiem. No. Dobra, podajmy to na chwilę miejsce. To muszę odlukać. Masz latarkę, czy mam sobie telefonem siedzieć? Kuba, weź od Tomka telefon. A czy telefon i przytrzymaj. No, muszę najpierw... To ci Kuba tam przytrzyma. Tylko wiesz co, się obawiam, że my raczej nic nie podziałamy bez spuszczenia płynu, więc nie wiem, czy masz tyle płynu, czy spuszczamy ten stary i później wlejemy. Mam tyle, co tam jest w tym. Ale co, myślisz, że... Znaczy...
Wiesz, ja podejrzewam. Co? Ja myślę, żeby go odpalić, żebyś zobaczył, gdzie to leci. Ja widzę, bo tu jest zaciek na tym. A, widzisz? Nie jest zapocone tutaj, nie? Ewidentnie albo krócem, albo walił uszczelką koło głowicy, ale raczej ten króciec był obstawiony. No to wiesz co, jak tam odkręcisz, to zejdzie nam całość, tak? Tak, no. No to dobra, no to niech zleci, to my po prostu dolejemy. Tyle będziemy mieli. Tylko patrzę, czy on tego ma płynu. Tutaj śrubę spustową, czy nie. Żeby nie trzeba było z węża spuszczać, bo sobie zachlapiesz wszystko. To by było najłatwiej, mi się wydaje. A ja idę po ten, po kamerę drugą. Bo ta to już zaraz padnie. Wiesz, Kuba? No. To zamiast cebuli będziesz brał? Ja nie, cebula to musi być. Kuba. Czyń powinność. Co trzeba zrobić przed użyciem? Mocno. Tomek zakręci kołem. A mogę wziąć? Bym ci oddał, bo mam to łańcuch nie nasmarowany w rowerze. A to nie jest do rowera. Do rowera to ci dam. Inny, dobra? Do rowera to najtańszy. Do przodu, Tomek. Kuba smaruje. A jak się smaruje? Dołem, Kuba. To żeby na tarczkę mocowo. Tomek, to, Kuba, nie umiesz smarować. A ty się nauczy. Daj, patrz, zobacz. Kubuś. Zobacz, Kuba, na oponę lejesz. Patrz, ja ci wytłumaczę. Zobacz, tu masz takie fajne miejsce. Widzisz? Ustań. Ustań, to zobaczysz. Widzisz? Jakie fajne miejsce masz do smarowania? No. Lepsze niż w becie. Dawaj. No widzisz, i tak się łańcuch smaruje. W ścigaczu tak samo. Dobrze, git. A ja ci jakiś smar załatwię. I tak opona jest brudna. No. Teraz hamulec jest. Ale teraz jest hamulec mocny. Taki mocny to bym z przodu nie powiedział. Czekaj, jakiś... Chciałeś smar. Musisz jeszcze ten kocek z tego zaszybić. Trzymaj. No i tak bym mogę hamulec. Dzięki. To jest pompa z 250 kg. Mój stary od ścigacza. A. Będzie szybciej jeździł. No będzie, a ja. Sanie jest teoretycznie tu, ale jak jest taka temperatura jak teraz, to ze sanie nawet ma gorzej, do góry się o. robi. Ale według mnie jest gorzej, lepiej. Ale wiesz, lepiej żebyśmy wiedzieli, nie? No. A ten filterek to jest jakiś taki inny. On jest, chyba to moto dużo. To jest taka gąbka z siatką, bo normalnie jak masz całą siatkę, nigdy takiej nie kupujcie. Bo sama siatka to jedyne, przed czym ci uchroni, to przed kamyszkami, a piasek i tak. A tam jest jeszcze gąbka. Tam jest gąbka z siatką. No taki. Tomek, to nie zapomnieć czyścić filtra. Najlepiej jak go czyścić, to żeby odkryć tą opaskę. Nie żadnym tam specyfikiem, chyba że macie ten. Ale to może tą gąbkę zniszczyć. Najlepiej po prostu odkręcić i po prostu kompresorem od środka tam, żeby to wyleciało w tą stronę i nic więcej nie robić z tym filtrem. Rozumiem. To nie jest jakiś najlepszy jakości, no wiadomo, nie będę tu za 150 zł filtra ładować. No. No a przedtem na przykład to była ta zwykła siatka, no to jak ktoś coś takiego zakłada, to już się modlę. Tomek, to ja płacę. Czekaj, bo tutaj mam pieniądze. Mam nadzieję, że to będzie chodzić. 8, zobacz, tu jest 8. Tu jest 5. Wszystko z donate'ów, Kuba. Uzbierane. Jest? Jest. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.